Mieliśmy różne wersje podatku od sieci, podatku handlowego. Pamiętamy propozycję związaną z wielkością sklepu. Teraz mamy propozycję związaną z obrotami, ale też nie dla wszystkich jedną stawkę. W szczególności mamy ten wyższy podatek w sobotę i w niedzielę. Widać, że ten pomysł ewoluuje. Mało tego, mamy w tej chwili już oficjalne informacje od decydentów z rządu, że ewolucja będzie trwała. Dobra informacja jest oczywiście taka, że mamy konsultacje także z przedsiębiorcami, z ludźmi z branży, z ludźmi, których będzie ten podatek dotyczył i że rząd kieruje się także opiniami tych ludzi. To jest bardzo ważne. W związku z tym jest szansa, żeby ten podatek był pewnym kompromisem między oczekiwaniami rządu w związku choćby z wpływami do budżetu, a branżą. Ale także klientami, bo oczywiście chodzi o to, żeby w jak najmniejszym stopniu ten podatek dotknął klientów. On się różni od podatku bankowego przede wszystkim tym, że podatek bankowy moim zdaniem ma czysto fiskalny charakter. To znaczy w podatku bankowym chodzi tylko o to, żeby zebrać dodatkowe pieniądze, głównie ze względu na program 500+, pewnie także w przyszłości podwyższenie kwoty wolnej. Natomiast podatek od sieci, podatek handlowy ma być także podatkiem wspierającym na przykład małe polskie rdzenie, polskie sklepy lub ograniczającym na przykład, bo tutaj akurat spora część branży nie ma nic przeciwko, handel właśnie szczególnie w niedzielę, czyli dodatkowe elementy ma ten podatek wywoływać. Nie wiemy dzisiaj, co będzie, dlatego że podatek wraca do konsultacji, także do konsultacji z przedstawicielami branży, więc nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Moim zdaniem będą przynajmniej 3 stawki. Moim zdaniem zostanie utrzymana wyższa stawka dla handlu w sobotę i w niedzielę. Z całą pewnością mamy problem z niektórymi polskimi sieciami handlowymi, jak z siecią Społem, która no, jest Polska, może ją dość mocno dotknąć ten podatek. W związku z tym myślę, że jeszcze sporo dyskusji tutaj będzie. Nie możemy wyróżnić polskich operatorów, polskich handlowców, no bo to byłoby niezgodne oczywiście z przepisami, także przepisami Unii Europejskiej, a zatem musimy równo traktować podmioty, na przykład jeżeli bierzemy pod uwagę wielkość obrotów. Być może będziemy mieli jeszcze kolejny podatek, kolejną stawkę tego podatku. No i pamiętajmy o tym, że podatek dotyczy, jak się powszechnie mylnie uważa, nie tylko sieci handlowych, w sensie sklepów spożywczych, ale także innych sklepów, choćby sklepów internetowych. Tutaj mamy też dość poważny problem, bo z jednej strony no, też powinny być objęte tym podatkiem, a z drugiej strony, jeśli jest to sklep zarejestrowany w Polsce, to jak on ma konkurować ze sklepem zarejestrowanym w Nowej Zelandii, który też dostarcza jakieś towary Polakom, a jeśli ma konkurować, to jak zabezpieczyć tę konkurencję w takiej sytuacji? No i dotyczy to także na przykład sieci dystrybucji paliw. Jeśli podatek wszedłby w tej wysokości, którą dzisiaj mamy, no to myślę, że musimy się liczyć ze wzrostem ceny paliw o przynajmniej 6 groszy, bo ja jednak uważam, że większa część tego podatku zostanie przerzucona na klienta, w mniejszym stopniu niż podatek bankowy, dlatego że tutaj mamy jeszcze możliwość upchania części przynajmniej tego podatku na przykład u dostawców. Z internetem jest ciężko walczyć, nie tylko dlatego, że tutaj mamy już dość spore lobby, ale w pozytywnym sensie, czyli ludzi korzystających oczywiście z internetu. Ciężko jest także walczyć, bo internet jest mobilny. Internet nie jest związany z gigantycznymi inwestycjami. Rzeczywiście można się przenieść do innego kraju i stamtąd prowadzić działalność. Słowacja jest bardzo blisko, ona tylko czeka, żeby tego typu działalność zarejestrować w tym kraju. Oczywiście w przypadku paliw tak nie będzie. Ja myślę, że my najbardziej odczujemy podatek właśnie od paliw, dlatego że będziemy widzieli bardzo wyraźnie w cenie ruch. Jeśli chodzi o podatki na przykład związane z obrotem artykułami spożywczymi, tu ciężko będzie nam to zobaczyć, chyba że ktoś bardzo dokładnie liczy swoje wydatki miesięczne przy kwocie 1000 zł, jeśli te stawki by zostały takie jak dzisiaj, mówimy tutaj o kilku złotych wyżej. Natomiast no, jeżeli weźmiemy pod uwagę mleko, które kosztuje 2 zł za litr, to tak naprawdę ten podatek powoduje wzrost ceny o 3 grosze, więc z całą pewnością to mleko nie będzie kosztowało 2 zł i 3 grosze, tylko sieci będą upychały te 3 grosze w innych towarach, a ponieważ mamy dość spory ruch w towarach, ponieważ mamy różnego rodzaju promocje, to tak na pierwszy rzut oka ciężko nam to będzie zobaczyć. Mało tego, jeśli weźmiemy pod uwagę, mamy wiele takich zestawień, choćby prowadzonych przez różne portale internetowe, najtańszy sklep i na przykład 10. najtańszy sklep, czyli jesteśmy tylko w pierwszej 10 sklepów branych pod uwagę, jeśli chodzi o cenę koszyka dóbr, takich podstawowych dóbr konsumpcyjnych kupowanych przez rodziny, to okazuje się, że ta różnica tylko 10 miejsc może wynosić nawet 7-8%. Jeśli różnica koszyka jest 7-8%, to ruch 1,5%,
Można tak wykonać, żeby naprawdę przeciętny Kowalski go nie zauważył albo prawie go nie zauważył. Gorzej będzie, jeszcze raz to powtórzę, z paliwami. Tutaj bardzo wyraźnie będziemy widzieli te zmiany, chociaż pamiętajmy też o tym, że ceny paliw w ostatnich 3 latach w sposób dramatyczny się zmieniały. Od 5,50 za litr 95 do poniżej 4 już w tej chwili w niektórych miejscach. No więc pytanie, czy to rzeczywiście też tak będzie widoczne. Będzie widoczne, jeżeli polscy dystrybutorzy zdecydują się na jednorazową podwyżkę, ale jeżeli rozłożą ją w czasie, no to z całą pewnością też nie zauważymy wzrostu cen paliw. Powiem szczerze, nie za bardzo wierzę w to, żeby udało się uruchomić ten podatek od 1 kwietnia. Ja myślę, że to jest raczej końcówka pierwszego półrocza, chociaż cuda się zdarzają, być może się uda. No jeżeli ma to ruszyć od 1 kwietnia, to musimy tak naprawdę do końca lutego zamknąć temat ostatecznego kształtu tej ustawy, a najlepiej zrobić to w ciągu najbliższych 2 tygodni, więc spodziewam się do 15-20 lutego ostateczny kształt ustawy. Jeśli nie, to znaczy, że ta ustawa wejdzie najwcześniej pod koniec pierwszego półrocza.